Krojanty to niewielka osada położona w województwie pomorskim niedaleko Chojnic. 85 lat temu w pobliżu niej miała miejsce pamiętna szarża polskiej kawalerii podczas września 1939 roku. Dziś miejscem tym opiekuje się młodzież z pobliskiej szkoły podstawowej imieniem 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi. Nowa Cerkiew to także niewielka osada w pobliżu historycznego miejsca starcia polskich ułanów z siłami niemieckimi. Od kilku lat na pamiątkę tego wydarzenia w miejscu bitwy organizowana jest uroczystość, podczas której rekonstruktorzy odtwarzają przebieg owej pamiętnej szarży. Można podziwiać kunszt jeździecki ułanów w doskonale zrekonstruowanych mundurach oraz posmakować prawdziwego kurzu bitewnego, jako że miejsce jest dość piaszczyste. Jak doszło do owej szarży ułańskiej, która zarówno przez hitlerowską propagandę, jak i przez lata w PRL-u była przedstawiana jako atak polskich ułanów na czołgi? Propaganda hitlerowska, a później zachodnio-niemiecka, celowo próbując zdyskredytować bohaterski opór polskich żołnierzy, pokazywała ich jako fanatyków atakujących szablami wozy pancerne. Dziwić może naiwność i skwapliwość, z jaką obraz ów podjęła polska propaganda z czasów PRL-u. Można domyślać się jedynie, że chodziło raczej o ośmieszenie oficerów przedwojennego Wojska Polskiego. Dość powiedzieć, że temu mitowi świadomie bądź nie uległ również Andrzej Wajda w swoim filmie Lotna. Jaki więc był prawdziwy przebieg tej bitwy? Co ciekawe, prawdę pokazał w 2014 roku chiński reżyser Ki Wang, który w technice 3D nakreślił w koprodukcji z Polską krótkometrażowy, fabularyzowany dokument pod tytułem Krojanty Church. 1 września 1939 roku kawaleria polska w rejonie Chojnic do godzin popołudniowych wykonała 3 odskoki na kolejne pozycje obronne, odsłaniając tym samym lewe skrzydło oddziału broniącego miasta. Powstało niebezpieczeństwo odcięcia odwrotu na linię obrony stałej na Brcie w okolicach miejscowości Rytel. Odwrót ten rozpoczął się około godziny 14. Wówczas 18 Pułk Ułanów Pomorskich otrzymał od pułkownika Kazimierza Tadeusza Majewskiego polecenie oderwania się od nieprzyjaciela i przejścia na tyły nacierających wojsk niemieckich, tak by przeprowadzić dezorientujące przeciwnika przeciwuderzenie. Rozkaz ten wydawał się misją samobójczą. Po kilku godzinach walki dowodzący ułanami pułkownik Kazimierz Mastalerz, syn maszynisty kolejowego spod Sosnowca, doskonale zdawał sobie sprawę z przewagi technicznej oraz ilościowej Niemców. Jego ludzie, zdziesiątkowani, potrzebowali odpoczynku. Nic więc dziwnego, że zażądał potwierdzenia rozkazu na piśmie. Stosowna koperta dotarła do niego około 17. W pamięci świadków zachowała się jego reakcja. Rzucił rozkaz na mapę, a dołączony patetyczny list odczytał dobitnym głosem. Jego treść utkwiła zebrana w pamięci być może dlatego, że kompletnie rozmijała się z realną oceną położenia. Mastalerz polecił kurierowi zameldować, że rozkaz wykona. Uznał jednak za niemożliwe przeprowadzenie czołowego ataku i w związku z tym rozkazał, aby 2 szwadrony pułków wzmocnione 2 plutonami przez miejscowości Kruszka i Krojanty wyszły około godziny 19 w rejonie Pawłowa na tyły piechoty nieprzyjaciela i po przeprowadzeniu z zaskoczenia uderzenia wycofały się w kierunku Rytla. Plan ten wiązał się z koniecznością odbycia przez oddział manewrowy długiego marszu, co opóźniało natarcie. W tej sytuacji kurier, młody porucznik Grzegorz Cydzik, zaprotestował. Pułkownik Mastalerz miał mu ponoć odpowiedzieć: za młody pan, poruczniku, żeby mnie uczyć, jak się wykonuje niewykonalne rozkazy. Przed godziną 19 oddziały polskiej kawalerii, wychodząc z lasu na wschód od Krojant, dostrzegły w niewielkiej odległości oddział niemiecki w trakcie odpoczynku. Ułani w pełnym galopie dopadli wroga, siekąc szablami uciekających. Niemcy jednak szybko ochłonęli i kiedy ułani w pościgu wypadli na rozległą polanę, ostrzelali ich od strony Chojnic zamaskowanymi transporterami i granatnikami. Szpica natarcia wraz z dowódcą została zmieciona seriami karabinów maszynowych. Z grupy ponad 200 ułanów 25 poległo, 50 zostało rannych. Zadanie jednak zostało wykonane. Rozpoznano ugrupowanie wroga oraz zdezorganizowano i zatrzymano jego oddziały. Piechota polska mogła się wycofać, a Niemcy nie osiągnęli w tym dniu przepraw na Brdzie.
Przed północą mocno osłabiony 18 pułk przekroczył rzekę. Straty w luciach i koniach sięgały 60%. Od roku 1966 organizowane są obchody rocznicowe szarży pod Krojantami. Zostały one zainicjowane przez żyjących jeszcze ułanów i ówczesną dyrektor szkoły podstawowej w Nowej Cerkwi, Kazimierę Szarak. Od roku 2001 na polach pod Krojantami organizowane są inscenizacje szarży kawalerskiej z września 1939 roku. Odbywają się w każdą pierwszą niedzielę września. Szarża pod Krojantami była pierwszą polską szarżą kawaleryjską podczas II wojny światowej. Męstwo polskich kawalerzystów pozostaje faktem. Mimo to o żadnej szarży na czołgi nie było mowy. Ułani starli się ze zmotoryzowaną kolumną niemiecką. Kawalerzyści ostrzelani przez hitlerowców wycofali się, nie podejmując bezsensownej walki.